No dzisiaj mamy już kolejny dzień, to wiadomo, ale Blady Shadows był. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. I jakieśmy się pozbyły tych, proszę Państwa, cudów, to dobrze. Na poziomie podstawowym, który rozpocznie się o godzinie 9, maturę z języka niemieckiego napisze 15 tysięcy tegorocznych absolwentów. Egzamin trwa 120 minut, a żeby go zdać, trzeba mieć minimum 30% punktów. Ci, którzy wybrali język niemiecki jako przedmiot dodatkowy, rozpoczną pisanie o 14. Na wykonanie zadań będą mieć 150 minut. No niemiecki był rzadko kiedyś, teraz napisze 7300. Język niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym językiem obcym wśród tegorocznych maturzystów. Od lat prym wiedzie język angielski. W tym roku wybrało go 92% Język. Na kolejnym miejscu jest język rosyjski. Na poziomie podstawowym będzie go zdawać 4500 tegorocznych absolwentów, a na rozszerzonym 1900. Ten egzamin odbędzie się w czwartek. Język francuski, hiszpański i włoski zdaje po mniej niż po 1% abiturientów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wanda Wiłkomirska zostanie dziś pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Wybitna skrzypaczka zmarła 1 maja w wieku 89 lat. Wanda Wiłkomirska wygrała międzynarodowe konkursy skrzypcowe w Genewie, Budapeszcie, Lipsku i Poznaniu. Przez 22 lata była solistką Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wanda Wiłkomirska była światowej klasy skrzypaczką i pedagogiem. Koncertowała na całym świecie, dając recitale i grając z czołowymi orkiestrami. Zajmowała się też kameralistyką, grając z Wanda Wiłkomirska. Koncert to jest, że ja gnam dla kogoś. Każdy z nich przyszedł, żeby mnie posłuchać. Ja ich kocham. I chcę, żeby każdy z nich myślał, czuł, że ja gram specjalnie dla niego. Zawsze była bardzo zaangażowana w muzykę, wspomina artystkę dyrygent profesor Antoni Witt. W ramach swojej działalności grała nie tylko w największym... Grała w niczym święta, grała w niczym święta. Umarła. Wykonawczynią wielu utworów kompozytorów polskich, niemieckich i australijskich. Ona nam umarła. Ona by była, gdyby z nami w zgodzie żyła. ...kierunków wschodnich w czasie burz, bo one też się pojawią. Będzie miało z prędkością 65 km na godzinę, a zachmurzenie będzie małe, umiarkowane, rosnące do dużego, przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Na zachodzie i w centrum prognozowana wysokość opadów w czasie burz to 20 mm, czyli 20 litrów na metr kwadratowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie, o poranku, Filip Jastrzębski. Selekcjoner reprezentacji Brazylii Tite jako pierwszy ogłosił już 23-osobową kadrę na piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji. W składzie jest napastnik Paris Saint-Germain, Neymar, a także m.in. Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Douglas Costa, Casemiro, Marcelo, Felipe Coutinho i Paulinho. Neymar leczy kontuzję stawu skokowego i złamanej kości śródstopia, z powodu których nie grał od końca lutego. W kadrze na turnieju w Rosji zabrakło natomiast Daniego Alvesa, którego wyeliminował uraz kolana. Powołania nie otrzymał także Rafinha z Bayernu Monachium. Tymczasem zespół Neymara PSG ma nowego trenera. To Niemiec Thomas Tuchel. Dotychczasowy szkoleniowiec Unai Emery mimo sukcesów musi wyprowadzić się ze stolicy Francji. To wygląda na paradoks. Baskijski trener.
trener Unai Emery, który zdobył wszystkie możliwe tytuły krajowe z Paris Saint-Germain, okrzyknięty najlepszym trenerem roku na francuskiej ligi, na odchodzi. Jego miejsce zajmuje ktoś inny, bo katarscy szejkowie mają ambicje rozbuchane na wiarystę Waladyna. Oni nie chcą się cieszyć światową sławą we Francji, lecz chcą błyszczeć w Europie, wygrać Ligę Mistrzów, czyli wdrapać się na futbolowy światowy Olimp. A to Emeryjemu się nie udało. Teraz obowiązki kapitana, który obejmie stery, przyjął Thomas Tuchel, dotychczas prowadzący Borussię Dortmund. Do tej pory udowodnił, że potrafi młode talenty wyhodować na rozsądek graczy: Dembele, Weigl i Pulisic. Teraz musi udowodnić, że może okiełznać plejadę gwiazd, z których składa się PSG. Nasser Al-Khelaifi, szef paryskiego zespołu, podkreśla, że stawia na Tuchela, trenera grającego ofensywną, dynamiczną piłkę, ambitnego przedstawiciela niemieckiej szkoły futbolu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypomnijmy, że piłkarzem Paris Saint-Germain pozostaje Grzegorz Krychowiak. W mijającym sezonie Polak grał na zasadzie wypożyczenia w angielskim West Bromwich Albion, które spadło z angielskiej ekstraklasy. Teraz Krychowiak wróci do Francji. 24 pytania. Rozmowa poranna. Dzień dobry. W studiu jest minister Marek Suski. Witam, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj przesłuchanie przed komisją śledczą Amber Gold Dariusza Łuczaka, byłego najpierw wiceszefa BMW, a później w ostatniej fazie szefa bezpieczeństwa wewnętrznego. Był pan od samego początku w komisji śledczej, zanim nie przeszedł pan do kancelarii prezesa. Komisja śledcza, niech się wyda. Rzeczywiście uda się wyjaśnić tak zwany wątek ABW, który właśnie jest skończony. Przypomnę słynne powiedzenie Marka Belki, jak wychodził rok temu z komisji. Ile mamy, proszę państwa, przez te linie PO zanieczyszczeń? Nie można wyjaśnić. Bardzo mili ludzie, proszę państwa, a to wszystko to są szpiedzy. Bardzo mili ludzie, a później okazuje się, że wiesz. Wszyscy szpiedzy. Ja nie rozumiem. Jak tak można? Ale im to odebrano. Kazano im się nie tutaj nieparlamentarne słowo i ABW tak tym zawiadywało, że po prostu okazało się, że nie ma nic w tej sprawie, a dzisiaj funkcjonariusze, którzy w tym uczestniczyli, nic nie pamiętają, nie zarejestrowali tego w pamięci. Ale ja bym tutaj... mówiąc, grali wtedy tą sprawą, grają teraz. Obowiązek kpiny z komisji śledczej. Ja dziwię się, że jeszcze niektórzy z tych świadków wciąż są... Chcą kpić, a z Jezusa to nie kpili, przecież nawet go zabili. Komisja śledcza ma problemy. Mimo prowadzenia postępowania dostawaliśmy dokumenty, na których odtajnienie czekaliśmy, albo były odtajniane już po przesłuchaniach, czyli były bezużyteczne. Także służby grały i grają w tej sprawie. Proszę pani, Stefa, o co chodzi? Proszę pani, Stefa, proszę pani, Stefa, co to będzie? Zależy im na tym, żeby ta sprawa nie zobaczyła światła dziennego. Niektórzy, no, tego się nie da, już ta sprawa zobaczyła światło dzienne, ale niektórzy świadkowie, których przesłuchiwaliśmy w trybie tajnym, bo wciąż byli funkcjonariuszami różnych służb. Jeden z panów, który był w Gdańsku odpowiedzialny za walkę z przestępczością zorganizowaną, spotykał się z przyrodnim bratem pani, która dzisiaj jest osadzona, nie ma akt oskarżenia, no to ani chyba nawet jeszcze nie ma aktu oskarżenia, bo to też się długo ciągnie, no to nam przez to, tak, no, robiłem remont tego pana, a jak go zapytam, no to w takim razie poprosimy tego pana, a nie, on nic nie powie, bo już nie żyje. I taki człowiek nadal pracował, nie wiem, może teraz już nie pracuje, ale nawet postępowania wewnętrzne nie były prowadzone w sposób należyty, bo to że po prostu tych wszystkich, którzy się tym niby zajmowali, albo wydawali polecenia, że inni, którzy się chcieli zajmować... Ile szpiegów jest w tym świecie? Proszę, ile szpiegów? Po prostu wyleczyć takich rzeczy nie słyszałem. Ile szpiegów jest na świecie? Nie wiem, czy wy o tym wiecie.
że tych szpiegów masz na siebie, nie wiem, czy wy o tym wiecie. Bezpieczeństwa obecnie, mówimy o czasie obecnym oczywiście, mówią, że się przedawniło postępowanie. No tak, wszystkie oszustwa i kanty poprzedniej ekipy się niedługo przedawnią. No, rządzili 8 lat. Oszustwa i kanty ostatniej ekipy. Proszę Państwa, o co chodzi? Krwawe cienie, proszę Państwa. Proszę Państwa. Przecież będzie chodził ksiądz po kolędzie w każdym kącie. Dzwonić będzie, co to będzie, co to będzie. Krwawe cienie, cienie krwawe, krwawe cienie, cienie krwawe, krwawe cienie, cienie krwawe. Co to będzie, co to będzie. Proszę Państwa, wszyscy kpią, proszę Państwa. Służy Matki Boskiej drwią. Problem jest z utajnieniem dokumentów, to rzeczywiście... Problem jest z utajnieniem dokumentów, ale to ostatni jeszcze jeden dokument. Słuchaj, Radia Conchita. Przesłuchanie niektórych świadków nie zostało utajnione. Panie ministrze, oglądał pan przesłuchanie przed kolegą, przynajmniej czytał pan zeznania świadków w ostatnim tygodniu. Myślę o świadku, który w tej chwili jest w służbie kontrwywiadu wojskowego. Świadek numer 17. Świadek numer 17. A pytam o to... W radiu obrotowym, w radiu Conchita. Stare radio, nowe radio. Obrót. W lewo. Obrót. W prawo. Człowiek ze służb, który przyszedł z ABW do SKW, potwierdza to, co... tą tezę, którą stawialiście niemalże na początku, albo przynajmniej próbowaliście hipotezę ją wyjaśnić albo potwierdzić, że istniał parasol ochrony złożony z polityków, z biznesmenów, który ochraniał Amber Gold, a właściwie chodziło o... Te informacje się przewidują, że ci świadkowie, którzy chcieli coś zrobić, byli odsuwani, wyśmiewani. Przypominam sobie panią policjantkę, która była wyśmiana, kiedy proponowała, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest jakieś złoto w tym Amber Gold, albo służby, które poszukiwały złota, przeszły się korytarzami, nie zauważyły, gdzie kubki złota i stwierdziły, że złota nie ma. Nawet nie przyjęły aparatury do wykrywania metali. Więc to wszystko jest jedna wielka kpina. I no, cóż tu można zrobić? Komisja Śledcza wykazała z całą pewnością, że parasol polityczny był. No, służby nie podejmowały w wielu wymiarach działań, chociażby być może z własnej inicjatywy, może nikt ich nie musiał instruować, tak jak sędziego Mileskiego, który nie może ustalić proces i podlegał mu zadowolony. To można powiedzieć, że jak czytali, że tam występuje syn premiera, no to po prostu nie wolno się do tego tykać. Tak to wyglądało, no, były święte krowy na czasów Platformy. Część jest w opozycji, część jest poza służbą, ale część jeszcze gdzieś tam tkwi w strukturach. Służby i parasol jest w dalszym ciągu rozpostarty. Oczywistych kontekstach. Oglądać. Także w dalszym ciągu rozmawiamy. Chcę zmienić temat. Był pan w studio Woronicza 17 w niedzielę, prawda?
sprawie. Mieli specjalną instrukcję na ten temat napisaną, jak rozwalać Prawo i Sprawiedliwość, bo jakiś tam człowiek miał agencję towarzyską w innym mieszkaniu. No a tutaj się obrazili, bo nie potrafili na to odpowiedzieć. W przypadku tych ludzi, no ja stawiam taką tezę, że oni po prostu nie szanują demokracji, nie szanują prawa obywateli do informacji. Jeżeli informacja jest dla nich niekorzystna, to zły jest ten, który ją ujawnił, czyli trzeba skazać ludzi, którzy ujawnili na przykład informację, że syn premiera Tuska pod fałszywym nazwiskiem pracował dla Hamburga, to tych trzeba ukarać, a nie ukarać tych, którzy uczestniczyli w jakimś procederze. I to jest ten sposób myślenia. Ci ludzie, jak nie potrafili siłą obalić władzy, to napisali fałszywe oskarżenia do międzynarodowych różnych instytucji. No, tak przypominam chociażby te rezolucje pisane na komputerze pana Trzaskowskiego, który dzisiaj mówi, że będzie dobrym prezydentem Warszawy. No, tak wygląda myślenie u ludzi, którzy chyba jednak jakoś za tradycją wyrastają z dyktatury PRL-owskiej i chcieliby mieć państwo totalitarne, w którym nie wolno mówić źle, nawet jeśli to jest 100% prawdy, o nich. Natomiast o innych można nawet kłamać, oskarżać. No, przecież ci ludzie niedawno dopuścili się takiego haniebnego fake newsa mówiącego, że za... Amber Gold, 1000 volt. Amber Gold, 1000 volt.